PWSZ Wałbrzych zapłaci studentom i pracodawcom za praktyki zawodowe. Uczelnia dostała ten cel 1 100 000 zł. Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu rozpoczęło rekrutację do drugiej części projektu płatnych praktyk zawodowych. Przypomnijmy, że ten cel z ogólnopolskiego projektu Power uczelnia otrzymała ponad 1 100 000 zł. Projekt przewiduje wynagrodzenie zarówno dla praktykanta, jak i opiekuna, sprawującego nadzór nad studentem podczas trwania praktyki. W kolejnej fazie projektu oprócz studentów wybrani zostaną uczelniani opiekunowie praktyk, a także firmy, które przyjmą studentów PWSZ na praktyczną naukę zawodu. Z programu skorzystają studenci kierunków o profilach praktycznych, filologia angielska, BHP, kosmetologia oraz techniki dentystyczne. Student, który pomyślnie przejdzie rekrutację, otrzyma stypendium miesięczne w wysokości 2300 zł przez okres 5 miesięcy. Opiekun z firmy, która bierze udział w projekcie, za każdego studenta przyjętego na praktykę otrzyma 1000 zł brutto przez 3 miesiące.